When the police won't help you and the priests don't believe you, you call on Paul Prospero. You call on me. No i witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Tym razem postanowiłem sobie zejść tędy i zobaczyć, dokąd doprowadzi mnie ten trochę jakby wyschnięty las. A widzę, że tam w oddali już coś się kroi. Coś nadprzyrodzonego. Wow. Ludzie przychodzą tu z różnych powodów. Chcą się dowiedzieć czegoś o przyszłości, ale ta mnie nie interesuje, znam ją zbyt dobrze. Wolę przeszłość. Jeśli chcesz znaleźć mój dom, najpierw musisz odpowiedzieć na pytania, które ci zadam. Okej. Okay. Czy weźmiesz coś, jeśli wiesz, że tego nie zwrócisz? Czy śmierć przynosi spokój, czy cierpienie? Czyj głos słyszysz, gdy zamykasz oczy? Wolisz być liściem, czy korzeniem? Czy grzech rodzi się w sercu, czy w umyśle? Wolisz być nieznany, czy okryty złą sławą? Okej. Okay. Dosyć tajemnicza rzecz. Nad brzegiem rzeki siedziała piękna kobieta. Zbliżała się do niej wiedźma i powiedziała, że kobieta będzie miała dziecko. Kobieta zaczęła płakać z radości. Radość jednak zmieniała się w strach i kobieta nie mogła przestać płakać. Płakała bezsennymi miesiącami, aż narodziło się dziecko. Ale łzy postarzyły kobietę. Przestała być piękna. Gdy jej syn był już wystarczająco duży, wspinał się na górę i odnalazł dom wiedźmy. Zapytał ją, czy mogłaby sprawić, by jej mama znów była piękna. Wiedźma zadała chłopcu wiele pytań. Usłyszywszy odpowiedź, oznajmiła mu, że to, co powiedziała jego mamie o dziecku, było kłamstwem. Chłopiec zniknął, a matka znów była piękna. Okej, okay, dosyć tajemnicza. Spróbuj się dostosować. Przestań bujać w obłokach. Zacznij żyć rzeczywistością. To właśnie rozumieją inni. Rzeczywistość. Okej. Okay. Mega tajemniczo. Jeszcze mamy drugą notatkę. Wiem, że będzie jakieś zdjęcie. Liścik matki Itana. Itan, słoneczko. Przepraszam cię. Przepraszam, że na ciebie nakrzyczałam. Chcę, żebyś zachował ten liścik i czytał go za każdym razem, gdy stracę panowanie nad sobą. Nie robię tego umyślnie. Mam niewyparzony język. Jesteś moim chłopcem, moim kochanym skarbem. Postaraj się po prostu przestać bujać w obłokach. Dobrze? Okej, czyli Tana miał tutaj taki swój namiot, w którym zaszywał się, gdy... było mu po prostu najzwyczajniej smutno? Może tak? Okej, ale myślę, że możemy już stąd uciekać. Okej, tędy nie pójdę, więc chyba jedyną drogą jest po prostu wrócenie do tego kościoła. I tam wtedy, jeżeli pamiętacie w poprzednim odcinku, gdzie skręciłem w lewo, to tym razem pójdę po prostu w prawo. I zobaczymy, dokąd dotrę. Okej, jest i rozwidlenie dróg, o którym mówiłem wcześniej. Także teraz zobaczymy, co ciekawego przytrafi się w tej historii, jeżeli pójdę tą drogą. Kolejne jakieś tajemnice. Okej, tam chyba nie ma co iść. Idę dalej drogą. Chociaż nie wiem. Może profilaktycznie zerknę? Aby na pewno tutaj nic nie ma, bo tak... O, właśnie. Coś takiego. Jakieś tajemnicze wejście do jakiejś jaskini. Okej. Ani trochę nie wygląda to strasznie.
Grunt w tym, że nie ma żadnych przerażających dźwięków, które właśnie zaczęły się pojawiać. Okej, tu mam bramę. Okej, dosyć dobrze zamkniętą. Tak więc na pewno tamtędy droga nie prowadzi do wyjścia, ale w razie gdybym chciał wyjść, to tutaj ten tunel nadal istnieje, się nie zawalił, więc jest całkiem dobrze. Okej, dobra, idę w lewo. Pytanie jeszcze, co tutaj wydobywali? Okej, jest jakaś winda. Czy ja czasami nie powinienem do niej wejść? I wtedy nacisnąć na dół? Zapewne powinienem tak zrobić. Daleko jeszcze? No. No, do góry. Okej. Winda jedzie już do mnie. Także zaraz sobie do niej wejdę. A tymczasem tam wolałbym nie spadać. Nie, tutaj nic nie ma. Okej, jest i winda z powrotem. Full automat. No to w dół. Mega fajnie, muszę przyznać. Wygląda bardzo ładnie. Nie tak ładnie jak na zewnątrz, z widokiem na jezioro i tamę, ale nadal ładnie. Klimatycznie wręcz by chciało się powiedzieć. Okej. Dobra. Czekaj, to była winda, idźmy teraz tutaj. Nie. Pójdę tędy. Coś ciekawego znajdę. Miejmy nadzieję. Kolejny tunel. Właściwie kolejne rozwidlenie, więc... Pójdźmy tym razem tędy. Zakładam, że jest tylko jedna droga przejścia, więc jeżeli tutaj jest taki daleki tunel, to może oznaczyć, że idę we właściwym kierunku. Okej. Brakuje mi tu windy. Czy to jest guzik do windy? Tak. Bardzo ładnie wygląda. Czyli ktoś... No właśnie. Ktoś chciał po prostu, żeby ona w ten sposób zmarła przez utonięcie. Okej. Co tu mogę dalej zrobić? Tu coś jest. Brakuje jednego kilofu. Czy kilofa? Okej, dobra. Czyli muszę znaleźć jakiś kilof. Myślę, że najlepszym zawsze rozwiązaniem jest pójście tam, gdzie prowadzą tory. Tak
tylko pójdę sobie tędy profilaktycznie sprawdzając, czy tam nic nie ma, ale nie widzę, żeby tam coś było. Okej, dobra, tutaj zawalone, ale pytanie, czy tutaj coś znajdę? Mogę wejść. Okej, już wiem, że mogę się tym poruszać. Sęk w tym, że tutaj jest zawalone to przejście, więc na chwilę obecną nie za wiele mi to da. Bo raczej nie wydaje mi się, że mógłbym to po prostu przepchnąć. Chociaż tak sobie myślę. W końcu nie sprawdziłem tego. Może warto byłoby sprawdzić. W końcu co może się złego stać? Okej, cofniemy sobie. No i jedziemy. Czy to coś da? Wątpię. O, a jednak dało. Okej, zróbmy taki myk, że no właśnie, trzeba przejechać to naokoło. A potem pojedziemy dalej, w głąb tunelu. Zobaczymy, co tam ciekawego w środku będzie. Okej, tutaj coś jest. Chciałbym stąd wyjść. To jest chyba za ciemno. Musiałbym to oświetlić. Okej. No tak, jest wbity kiloft. Dlaczego on mi się nie chce pojawić jako możliwość interakcji z nim? Okej, no właśnie o to mi chodziło. Okej, zabieram go. I wracamy do naszego stojaka. Czołowa prędkość to nie jest, ale co tam? Ile z tego frajdy przynajmniej? Dobra, hamuj. Może troszkę do przodu, żeby tutaj sobie nie zasłonić. Odłożę ten kiloft na miejsce i z powrotem zbadam te szczątki. Okej. Okej, mamy kolejną zagadkę chronologiczną. Co my tu mamy? Gość z kilofem. Okej, ona jeszcze żyje. Ty już jest w środku.
Naciska guzik. Okej. Zakładałbym, że to będzie pierwsze. No bo w końcu, skoro tutaj wchodzą, tak, tylko pierwsze. To by mogło być drugie. Teraz uruchamia windę. Bierze kilof. A potem idzie z nim tam dalej. Sprawdźmy. Musiał uciec gdzie indziej. Zresztą po co miałby przychodzić akurat tutaj? Szlak. To na pewno szczury. Nie, nie wydaje mi się. To tylko dziecko, niczego nie naruszył. Po prostu znalazł pokój w starym domu. To wszystko. On jest ceną, którą musimy zapłacić. Jadę na górę. Uśpiony nie może dłużej śnić. Już nam nie ucieknie. Czas, by uśpiony się obudził. Missy, posłuchaj samej siebie. Nie, widzę wszystko tak wyraźnie. Uśpiony żyje we mnie. Jesteś chora. Wszyscy jesteśmy. Dale, co się dzieje? Dale! Dale, co ty wyrabiasz? Naprawiam. Coś. Dale, ty nędzny tchórzu! Wypuść mnie! Uśpiony musi się przebudzić! Uśpiony musi powstać! Uśpiony musi powstać! Uśpiony musi powstać! Okej. W takim razie mamy tutaj zabójstwo przez utopienie. I w sumie mój pociąg znalazł się tutaj. Okej. Widocznie tak musiało być. Ale skoro kazał mi tędy iść, to może ja sobie podjadę? Na samym końcu... No dobra, jedziemy do samego końca. Tam powinna być jakaś bulgocząca woda. Zaraz to sprawdzimy. Tu jest jakiś tunel. No na razie tam nie chcę iść. Okej, ciekawe jak długi jest ten tunel. Pytanie, czemu to tak wolno jedzie? Tam jest ciemno, więc tam nie wejdę. Ale osobiście też uważam, że śmierć przez utonięcie to jest najgorsze, co może człowieka spotkać. Z tego względu, że mimo, że woda dostaje się do... Okej, to chyba tutaj. Woda dostaje się do płuc, to mimo wszystko... Człowiek przez jeszcze kilka minut jest świadomy, więc jakby widzi, co się dzieje, ale nie potrafi na to zareagować. Jest i bulgocząca woda, która teoretycznie nie powinna mi nic zrobić. Miejmy taką nadzieję. Okej. Na razie żyję. Nic mnie tutaj nie wypaliło. Okej. Już jest koniec. No, że nie mam chociażby jakiejś prostej latarki, bo mimo wszystko to by się mogło tutaj przydać.
Wyczuwałem dwa rodzaje ciemności w Red Creek Valley. W pierwszą można było wejść i przy odrobinie szczęścia wyjść z niej. Druga była głębsza, przytłaczająca, nieprzenikniona. I chciałabym sobie poszedł. Okej, jest i wyjście. Także dobrze, chociaż tyle. Okej, możemy spokojnie sobie stąd wyjść. Jak również na tym etapie myślę, że możemy zakończyć ten odcinek, tak więc trzymajcie się ciepło i do usłyszenia już niebawem.